Hej, hej, moi drodzy, witam was niedzielny z tej strony. My jesteśmy nadal na Quarry. I pomyślałem sobie, że jeszcze chwilę. Nie wiem, czy mam jeszcze, że tak się wyrażę, sprawdzę, ile mam czasu na pływanie. Wygląda na to, że jeszcze mam. Wygląda na to, że jeszcze mam. To jeszcze szybko, moi drodzy. Przedrabujemy 6 godzin. No to długo nie potrwa, niestety. Będzie chwila. O 6 rano, ale to nawet bardzo fajnie, bo właśnie tak sobie wymyśliłem, że dzisiaj, ze względu na to, że dostałem od was niezłe prezenty, teraz wrzucimy tylko wędki do wody, żeby jak najszybciej coś tam już było. Czyli tak, błękitnego, to jest jedynka chyba Hunter, tak mi się wydaje. Myk i dwójka, to jest dziewiątka. Dobra, mamy wędki w wodzie, już tu ładnie wszystko działa, ok, a ja wam pokażę szybciutko od kogo, no właśnie, od kogo dostałem, już mamy, od Butex 197, 1000 wormów, także moi drodzy, można się bawić, ale najważniejsze pea porridge i myślę, że to na leszcze na pewno wypróbuję, także dzięki, dzięki bardzo za przynętę, dlatego te 6 godzin tutaj. Myślę, szybko minie, ale spróbujemy jeszcze coś tu połowić. Może coś nam tu się... O, już mamy zresztą, zobaczcie, dwójeczkę wyciągam. No nie jest jakiś potwór, ale rybka jest. Ale rybka jest, nie jest to potwór, nie ma łokonek jakiś nam się trafił. Aha, jeszcze lepiej, nasza sielawka. Jak to woli, ja to, no to śledzik mówię. Dobra, i płyniemy dalej. I płyniemy dalej. No właśnie, moi drodzy. Nie powiedziałem, nie pokazałem zresztą, ile zdobyłem kasy za ostatnią rybkę, jak tutaj byłem. To już wam pokażę chyba statystyki, to będzie. To jest rybka, która wyszła, że jest rekord catch spinning tackle. 9,5 kilo. I tak dalej, 21 expa. I dostałem za nią najwięcej silverka. Już mówię, 54 chyba silverki za nią dostałem. Za całość rybek chyba 110, więc no nie było jakiejś tam niezwykłej ilości. Ktoś tutaj mówił, że w ciągu dnia wyciąga 500, no to mogę mu pogratulować, bo mi się udało 110, a i tak większość czasu dnia zmarnowałem może dlatego na tą dużą rybkę, którą wyciągałem przez chyba 6 czy ileś godzin w grze. Tak można tak ująć? 6 godzin? Może tam 6 nie było, ale było sporo godzin. No więc jednak dużo czasu zmarnowaliśmy na tą jedną rybę. Może jak mniejsze trochę biorą i sprzęt ma się też mocniejszy, to jakoś... O, jest coś, bo słyszę te rajkocze. Dobra, wyłączamy. No i tu mamy coś większego na szczęście. Mam nadzieję przynajmniej, że coś większego. Ale powiem wam, że bardzo często trafiały mi się tu niestety szczupaki ostatnio. To spowodowało, że... Pocięło mi, że tak powiem, przypony, no i straciłem przynęty. Co tutaj sami wiecie, że te huntery tanie nie są. No może nie są jakieś super drogie, no ale jednak 60 chyba za jeden to tak sporo wychodzi. No czekamy co to za rybka będzie, bo tak fajnie walczy. To może być zwykły lake trout, tylko... No i tak się chyba zdarzyło? Nie. Czy tak? Bo nie wiem. Tak, zwykły lake trout, nawet nieduży, no ale 900 punktów zawsze jest. Właśnie, mógłby to być ten Arctic Char albo coś w tym stylu, byłoby dużo lepiej, ale niestety jest jak jest. Dobra, my płyniemy. Od razu sobie nawrócimy. Proszę bardzo, mamy już tutaj i patrzymy teraz, czy tutaj jest. Na razie spokojnie, nasze przynęty są w wodzie. Tak to mniej więcej wygląda. No, nie jest taki sposób. Próbowałem też sobie gdzieś biegać po całym tym jeziorku. To no, nie ma zbytnio tam po tamtej stronie jakichś wielkich efektów. Znaczy jest dużo rybek, ale małych.
Jak widzicie, też już 22 level zresztą wbiłem. No, nie mogłem się powstrzymać przed następnym nagraniem. Chciałem coś jeszcze sprawdzić. Jak rozdzieliłem punkty? Jeden dorzuciłem do spinningu i drugi do gruntówek jeszcze, żeby tak dobić na maksa te wszystkie umiejętności. I z tego co widziałem też w gruntówkach chyba mam możliwość kupienia wędki czysto karpiowej. No ale na to oczywiście kasy nie mam. No jak zobaczycie, jak widzicie, trochę bidnie z gotówką jest po ostatnich stratach. Mówię, ta stówka co tam w parę, sto parę weszło, to tak naprawdę oddało mi to co straciłem, nawet nie do końca. Więc tak różnie tutaj bywa. No to jak to nad wodą, nie? Ale teraz już przynajmniej nie wiem, może tak teraz się stało po jakichś ostatnich zmianach, chociaż wcześniej tutaj pływałem na fluorokarbonie na przyponach i nie było brań żadnych szczupaków, a ze względu, że teraz nagle się pojawiły, ja się trochę wystraszyłem i mam wszędzie stalki pozakładane, co z pewnością wpływa też niestety na to, co mi bierze i jakie ryby biorą. Ale nie stać mnie na to, żeby zaryzykować kolejnej straty, kolejnych blach ze względu tylko dlatego, żeby wrzucić tutaj fluorokarbon na przepony. Bo niestety zęby szczupaków są na tyle ostre, że sobie często radzą z przegryzieniem takiego przeponu bez problemu. I to wcale nie jakieś wielkie szczupaki. Niestety. Bo widziałem, niektóre już blisko powierzchni były i to były takie sobie szczupaczki i nagle chlast i nie ma przyponu. Dobra, odbijamy i jeszcze trochę godzin nam zostało. Zresztą jak będzie mniej, to pewnie zaraz będzie gra nam tutaj spamować informacjami o tym, że kończy się czas. Dobra, może jeszcze jedno kółko powinno się nam udać zrobić, nie? Wokół wyspy? Myślę, że tak. Dobra, odbijmy bliżej samej wyspy, bo na tej krótkiej wodzie to właśnie możemy albo o konia, albo szczupaka najczęściej trafić, a ja bym wolał jednak mimo wszystko coś innego. No, zobaczymy moi drodzy, jak to się będzie toczyło dalej, czy coś jeszcze tu złowimy. Ale z drugiej strony te stalki, jak widzicie, nie przeszkadzały, żeby taki 9-kilowy czarek wziął, więc może one faktycznie mają bardziej wpływ na odstraszająco, że mniej jest tych brań, ale jak już coś się trafi, to się trafi. No ja mówię, nie mam tyle kasy, żeby się bawić i ryzykować, nie wiem, stratę dwóch czy trzech hunterów na jedno łowienie, bo tyle mi to kosztowało, więc zostaję niestety przy stalowych przyponach. No, zobaczymy, może jeszcze coś się do nas tu uśmiechnie. A jak nie, to zaraz biegniemy na Volkov River. Zobaczymy, bo tam mamy ten pea porridge. Bardzo fajna rzecz. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Próbujemy coś tam połowić większego. Może jakieś nam ładne leszczyki takie powyżej, dobrze powyżej 3 kg wejdą. To byśmy mieli przynajmniej jakieś zabawy. Już no, może nawet z wyciąganiem by była jeszcze jakaś frajda, bo leży na czym, fajterem nie jest, jeśli chodzi o walkę na haczyku, no ale taki powyżej 4 kg, jakby się trafi, to już byśmy pewnie tam przynajmniej ugięcie mieli niezłe na wędce, nie? I samą masą mógłby nas trochę blokować. Poczekajcie, czy coś nam się tu trafi? Zastanawiam się, czy... Wiecie co? Poczekajcie, zrobimy tak. Ja tu jeszcze wyłączę napęd. Jedynka, zmienimy blachę na dwójkę huntera. Jest trochę pochmurnie, a tutaj pochmurne dni faktycznie ten hunter dwójeczka lepiej się sprawdzał. O, sorry. Zawsze ten odruch prawy przycisk zostaje. Tak, hunter dwójeczka może będzie zdecydowanie ciekawszą opcją. Odkładamy i płyniemy. Rozjaśnia się i dobrze, dobrze, będzie coraz to lepiej widać.
Quarry ma to do siebie, że może być wspaniałym miejscem na mowę, ale może być właśnie takim, że sobie tak jak tu pływamy, pływamy, no i widzicie, jakiś tam mały lake troutik wziął, ale szaleństwa nie ma. Cały czas jeszcze mogłoby w grze. Ja wiem, że to nie ma w sumie w realu czegoś takiego, że ma się jakiś wskaźnik brań, nie? No patrzy się na wędki po prostu. Ale dla samej gry byłoby wygodne, gdybyśmy mieli jakiś taki, trochę nawet jak Fishing Planet, indykator, taki wskaźnik, że coś tam się dzieje, tak, z przynętą, że jest branie. Bo tak to muszę się ciągle gapić raz na jedną, raz na drugą i to takie jest trochę uciążliwe. Gdzieś tu z boku albo na dole powinna być taka informacja, że na jedynce, czy na dwójce, czy na trójce mamy jakieś tam brania, czy na jedynce i dwójce, bo są w sumie dwie tylko uchwyty, dwa, więc tylko dwie wędki i byłoby to, myślę, bardzo wygodne na wszystkich, a jednocześnie nie wypaczałoby aż tak bardzo, przynajmniej tak mi się wydaje, ducha gry. Nie przesadzajmy, tak? To mimo wszystko, choćby jest to symulator i nawet mocno dość realny w niektórych przypadkach, no to pewne odstępstwa mogą być. Myślę, że to nie robi aż takiego wielkiego problemu i dla graczy, myślę, byłoby wygodniejsze. Jestem ciekaw, co faktycznie zafundują na ten 30 maj, tak? Chyba wtedy ma to się na Steamie objawić w pełnej krasie. Jestem ciekaw, bo wiem, że zapowiadali na pewno jakąś morską lokację, ale to nie wiem, czy mój level pozwoli na coś takiego, chyba że będą na przykład dwie jakieś morskie, jedna dla niższych leveli i druga dla wyższych, tak żeby, nie wiem, zachęcić na początek jeszcze nowych użytkowników. No i ciekawe, jak będzie wyglądała ta migracja na Steama. Ja mam nadzieję, że nie stracę nic ze swojego profilu, bo troszkę by mnie to wkurzyło, gdyby nagle się okazało, że mój profil nie jest przeniesiony w całości na Steam, tylko muszę sobie zacząć od nowa. No to by było trochę upierdliwe. W sumie nie wiem, jak to tam jest, nie widziałem nigdzie żadnych informacji. W sumie też nie szukałem, przyznaję się szczerze, konkretnie odnośnie przejścia na Steam, jak to ma wyglądać. Dobra, myślę, że robimy ostatnie kółko. Dziwne jest, że nie krzyczy... A, mamy brań. Dziwne jest, że nie krzyczy nam, że się skończyły nam już czas. Bo naprawdę już się kończy. A mam wrażenie, że on... Chyba, że ostatnia godzina, jak jest to dopiero. A co to jest? A proszę, Arctic Char. No właśnie, i mógł. Tylko, że taki maluciutki jakiś. Kurde, malusi taki, nie? A szkoda, bo mógłby wziąć taki normalny. Dobra, pójdźmy dalej. O, i mam od razu, i tu jest ryba. I nie wiem dlaczego, ale powiem wam, jak na ubaw, to zawsze biorą na tą słabszą wędkę, żeby nam utrudnić życie. Chyba to tak ma chyba być, powiem wam szczerze. Dobra, ja spróbuję to teraz jak najszybciej wyciągnąć. Skorzystam z tego, że pogoda jest całkiem niezła, więc nawet ta strata energii mnie jakoś tak nie bawi. Dobra, dobra, ja wiem, że będziesz tu się stawiać. To tak porządnie się stawia. To tak porządnie stawia, zrobię na 25, więc na czerwono może wchodzić. Ale to też przyjrzymy. Czekajcie, teraz użyjemy trochę naszego pontonu jako dodatkowej jeszcze siły, która zmusi rybę do szybszego zmęczenia. Zobaczcie, jak szybko mi zginie od razu energia, nie? Dobra, jak już takie szaleństwo, to raczej jej pozwolę na to, ale wędka jest ładnie wygięta, aż do samej powierzchni wody, zobaczcie, jak się pięknie ugięła. No może być coś około 5 kilo, podejrzewam, że coś takiego tutaj nam się trafi. No, więc miało być 6 godzin, będzie pewnie ciut więcej. Ja nie wiem, jak się gra zachowa w tym momencie, jak nagle mi się skończy czas. No właśnie, mamy 58 minut, co, wywali mnie z gry? Jak nie wyciągnę do tego czasu ryby? No to było ciekawe. A my się troszkę wkurzył, bo ryba jest fajna, zacna jakaś rybka. Dobra, spróbujemy podkręcić. Nie, to jest już za duże ryzyko. Nie wiem, co to jest, ale spróbujemy to wytaszczyć. No, może to być też szczupak, powiem wam szczerze. Bo jesteśmy w takim miejscu, że te większe szczupaki akurat tu potrafią brać. Ale nie jest to szczupak, już widzę.
I wy też pewnie już widzicie, że to jest na pewno jakiś czarek. Tylko teraz... Który? Quarry czar czy Quarry czar? Znaczy Quarry. Myślałem, że zwykły, bo byłby pewnie jeszcze więcej warty. No ale to jest chyba raczej Quarry czar. No 40 minut, zobaczcie, widzicie? Gra mi przypomina. Halo Gosiu, masz 40 minut, żeby sobie poradzić tak z tą rybą? Zaraz zobaczymy. No nie jest jakaś wielka, nawet dużo mniejsza. 3 kilo ledwo, ale 10 tysięcy prawie expa. Nie narzekam, na premium bonus daje sporo. Okej. No to myślę, że zwinę obydwie wędki, żeby już nic nie kombinować. I zasuwam do brzegu. Skoro i tak mi się kończy tutaj możliwość bawienia się, to jeszcze poza tym chciałbym jednak mimo wszystko skoczyć na Volco River na leszcza. Czyli widzieliście, jest szansa, no coś tam bierze, aczkolwiek no ten 3-kilowy, no w porównaniu z tym, który ostatnio się złowił, no jednak to jest 1/3 tej rybki. No ale zawsze te parę tam expo wpadło. O, już za 11 minut. Jestem ciekaw właśnie. Zostawimy go nawet na chwilę na wodzie. Ciekawe co jak mi się zachowa gra w tym momencie. Czy mnie wyrzuci na brzeg, czy ci powie, że halo, już koniec. Dobra, nawet powolutku teraz, żeby mieć być już po czasie, czy mi kasę każe zapłacić za następne. Boat rental has expired. No i co? Teoretycznie mogę sobie nadal pływać. A nie, jednak mnie wyrzuciła. No to powiem wam, całe szczęście, że ta rybka była taka mała, bo podejrzewam, że byłby problem. Że mielibyśmy... Nie zwina, no właśnie, zobaczcie, takiego czara bym chciał. Takiego czara, no wiem, że nie mam żadnego, powyżej 4 kil. To by dopiero była rybka. Dobra, tak w takim przypadku nie mamy tutaj nic. I 200 coś za jedną, nie? No tak, tu nie mamy nic, sprzedamy to, co mamy. No widzicie, no nie są jakieś olbrzymie wartości. Tyle co żeśmy i tak tutaj nic nie wydali, a 200 będzie akurat na, znaczy dwie dychy będzie akurat na wycieczkę do Volco River. Chyba mam dostępną już surę, tak mi się wydaje. O, no właśnie, jak sura River byłaby dostępna, to sprawdzę jeszcze raz, jak się dostaniemy na Volcowa, to teraz od was bym mógł też chętnie otrzymać, jakbyście się chcieli podzielić jakąś informacją. Jakie są ciekawe miejsca i co tam można ciekawego połowić. I z tego co pamiętam, chyba na Sura River jest w końcu wzdręga, którą chciałbym też sobie połowić. Ciekawe jak za nią płacą. Pewnie niewiele, bo to jednak mała rybka. Ale jest chyba tylko tutaj. Nie widziałem jej w żadnych innych miejscach. Jeszcze sprawdzę, czy mogę się... A nie, od 24 level. No to jeszcze trochę, moi drodzy, czyli głównym miejscem będzie pewnie Quarry. Jeszcze przez dłuższy czas i tutaj nasze leszczowe miejsce. Leszczowo-węgorzowe w sumie, bo węgorze też tu brały. Dobra, tylko teraz będę musiał trochę przezbroić wędki. Może stanę tu? Nie, to jest takie fajne, to mi się podoba. Klimatycznie tu jest, nie? Dobra, przezbrajamy wędki, bo teraz tak, potrzebuję... No właśnie, potrzebuję teoretycznie... O kurde, ale żyłka dostała w ucho. No właśnie, to jest po tej walce, sami widzicie, jak to wygląda. Nie jest to delikatna walka, czyli to też kosztuje, trzeba wziąć pod uwagę, więc tam jakoś tak mnie to nie... Te branie tej dużej rybki nie za... Nie jakoś tak ucieszyło totalnie. Dobra, ile ta wędka ma... 13, czyli możemy spokojnie wrzucić jej ten. Tu już wszystko jest gotowe. Karbonek, czwórka, aha, to były na tego, to zróbmy na szóstkę. Szósteczka, halo, 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 jest to jakaś szóstka? Jakaś ładna szóstka? Nie, to są duże, 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 piątka. Spróbujemy może na piątkę. Spróbujemy na piątkę. To jest nasza jedna z największych wędek, więc to. I co? I zarzucimy tutaj Peeporidge, nie?
Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Ground bait. Chyba mamy tutaj jakąś brimmixa. Jest. Może nie jest idealny, ale zawsze 8 na 10. To i tak całkiem nieźle mi wyszedł. Znaczy, przypadek raczej, myślę. W ten sposób. Dobra. Druga wędka. Już jest z kołowrotkiem. Tu szóstka jest. To zrobimy tylko też piporycz. A i trzecią wędkę zostawię na robala. Myślę, że to może być dobry pomysł. Trzecia wędka. A, to nie ma w ogóle. Była w naprawie. No dobra, to możemy dorzucić. To jest 10 kilo tutaj. W sumie. A, niech będzie. Nikomu nie szkodzi. 10 kilo. A możemy zieloną dla odmiany. Nie? Damy zieloną. Zobaczymy. Bite indicator. Proszę bardzo. Classic feeder. Ground bait cały czas jest. Liderek damy. No właśnie, szóstkę. No, chyba były dziewiątki, wszyscy mieli, tak? To wrzucę dziewiątkę, zobaczymy. Bo już nie pamiętam, co ja lądowałem. Zaraz muszę sprawdzić, nie? I classic co? Siódemka znowu mniejszy. A gdzie są właśnie moje szóstki? Coś mi się tu nie podoba. Czekajcie, może ja mam w innej wędce to właśnie, bo to tak jest. Jak się bawiłem ostatnio. Nie, to osiemnastka, to jeszcze bolonka. Gdzie tu jest bolonka? Ten nie ma też w ogóle. No dobra, to w takim wypadku musimy założyć też piątkę. Nie, damy szóstkę tego. Niech taki będzie. I tu dam robala, ale czerwonego redworma. Zobaczymy, jaki będzie efekt, nie? Dobra, pick up. Robal, tak, nawet na 50% spróbujemy. O, proszę bardzo, nawet się przesunę, tak żeby mieć trochę miejsca. To aha, za blisko wody, dobrze, już się odsuwam. Dobra, tylko teraz, a, musimy teraz znowu pozmieniać, nie? Jeden, dwa i 3 jest, dobra. Dwójka. No, bo już się bałem, że pomyliłem, ale na szczęście nie. Dwójeczka, piporycz, zobaczymy. Jestem ciekawy, jak na te ciasto z grochu, że tak się wyrażę, zareagują tutaj rybki. Dobra, i trzecia wersja, też piporycz. A troszeczkę się zbliżę, żeby tak ładnie to wszystko było. I zobaczymy, czy nam coś tutaj dopisze. Trochę nas nie było na Volk of River, więc jest duża szansa, że gra nam powie: a, halo, nie było was, to coś tam wam wrzucę na haczyk. No, ale to nigdy nie wiadomo. Pogoda jest bardzo ładna, jaka jest prognoza. Chyba jak jest lekki deszczyk, też czasem lepiej biorą. No jest następny dzień, więc może szansa być, że się trochę wcześniej już popsuje. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, teraz tak, czekamy na brania, nie? Nie ma. O, już coś tu się dzieje, widzicie, jest. Jest jedynka, tak, jedyneczka. O, to coś małego. Nawet nie bardzo się wysilamy, żeby wyciągnąć. Co? I co to nam się złowiło? O, świnka. A, dobrze, świnki to ciekawe rybki. Nie są jakieś wielkie, ale też dosyć niewielka stanowi tutaj godną zdobycz, za którą dobrze płacą, więc to też warto wziąć pod uwagę. Zobaczymy, jak na ten groszek reagują. Na razie cisza, nie? Być może grochowisko, że tak powiem, jest tam, czyli z tamtego miejsca rzucać w tamtą stronę. Może tam trzeba będzie się przenieść. To jest bardziej mięsne miejsce, czyli robal, robal, robal czerwony. No zobaczymy. Na razie cisza totalna. A, tylko robal, nie? Tylko robal. Tylko robal nam tutaj daje jakieś efekty, ale to są wszystko maluchy. Co my tutaj złowiliśmy? Chyba znowu świnkę.
Tak, i to, o, i teraz już jest ładna świnka, zobaczcie. 300 gram, proszę bardzo, widzicie, kurczę. Ja pomyślam. Całkiem niezłe sztuki nam się łowią. Od razu znowu to zwijanie przyspieszę, żeby szybciej się ściągały ryby. O kurde, powiem wam, że ładne miejsce. Nie te ryby przyszliśmy łowić, bo miały być leszcze, a mamy świnki. No dobra. Może być i świnka, ale zobaczcie, na grocha nie ma ochoty. Lipka, lipka trochę. Cisza totalna. Co, może zrobimy taki mały numer. Dobra, ja też tu odkręcę tempo zwijania. Tą jedną rzucę dalej. Tak, z ciekawości. Zobaczymy, co się będzie działo. Może na groszek trzeba rzucić ociupinkę dalej, bo tutaj na robala to lepiej tak 50. 50-60% siły i wtedy to ładnie wychodzi, nie? No może na robal, znaczy na groch trzeba ciut dalej rzucić. Może tam będą rybki, które się zainteresują naszą przynętą. A na razie czekamy. No ale nic nie powala, kurde. No powiem wam, jak na to miejsce, to jestem trochę zdziwiony. O, tu jest znowu branie, czyli robal rządzi. Bo ogólnie zawsze tu mieliśmy często brania, nie? No, jest jakaś rybcia. O, ale myślałem, że będzie większa. I się spięła. I się mała rybka spięła. No, może nie była taka mała, ale się franca spięła, no. Jednak to jest właśnie to. Ten haczyk nie jest najlepszej jakości. On jest taki dolna średnia półka. I już niestety, widzicie, powoduje, że coś się tutaj spina. A mogła to być właśnie jakaś fajna świneczka. Tak. Miałem nadzieję, że coś takiego nam się trafi. Jeszcze jest opcja, jak nikt nie będzie brało, że pójdziemy tam na to stare miejsce i zakombinujemy z tym grochem. Bo tutaj raczej tak mało grochowo bym powiedział, nie ma chętnych. Zdecydowanie nie ma chętnych. Dobra, zróbmy jeszcze eksperyment. Przydałaby się czwarta wędka, nie? Bo bym sobie rzucił na daleko na robaka i zobaczyć, jak to by wyglądało. Ale dobra, tą ostatnio przerzucałem, to zostawię. To wezmę sobie tą. Ciągnę zestaw. Ja mimo wszystko założę czerwonego robaka. O, przesadziłem. Przesadziłem. Zobaczymy, jak się będzie robalowo zachowywał. Czy robal będzie lepszą przynętą niż ciasto grochowe? No, na razie tak wygląda, nie? Jeśli brania były, to były tylko i wyłącznie. Dobra, jeszcze jedną. I uwagę. Tylko i wyłącznie na robala, no ale zobaczymy. Ogólnie strasznie mało brań to jest, naprawdę, jak nigdy. Był co prawda restart serwerów, bo wykopało mnie w trakcie grania zresztą. Więc jest ogromna szansa, że się pozmieniały znowu miejscówki. Też tak może być. Więc nie wiem, czy nie trzeba będzie niestety się przeprawić na drugi brzeg tam, na koniec tej, tutaj na koniec wyspy i spróbować tam szczęścia, bo tu widzę, jest cisza dzisiaj. Może też być taka sytuacja, że tu dopiero na przykład wieczorem będą brania, a w dzień tych rybek nie ma. Mam trochę tej zanęty, czekajcie, jak to się robiło.
Dwie sztuki. Jakby tak gdzieś ją ciapnąć w tą wodę, co? Jak ona daleko leci. Całkiem znośnie. Może to pomoże ciągnąć nam gdzieś tutaj te leszczyki, nie? Chciałbym właśnie zobaczyć, czy to ma teraz jakąś szansę zwabić tutaj. A, na jedynce już coś się dzieje, zobaczcie. No i mamy jakąś rybkę. Nie jest duża, ale mamy. No, Silver Brim. No niestety malusi. Po prostu malusi. Także rewelacji raczej nie będzie. A, mamy pusty koszyk zanętowy. No dobra, to tym razem będzie bez zanęty. Zapomniałem przestawić. Mam jeszcze jedną porcję, a czy jedną 10 porcji. Jestem ciekaw, czy to coś się będzie działo, czy lepiej się przenieść szybko. Mam wrażenie, jakby tutaj coś się działo, nie? Tylko takiego małego, że nawet nie bardzo ma jak. No i mamy coś, nie bardzo ma jak poruszyć. To nie jest aż takie mapciupkie, coś tam siedzi. Gdzie jest? A, chyba Silver Brim mamy, no właśnie. Dobra. I tu mamy jeszcze trochę zanęty. Dajmy mu szansę. Ale ogólnie bardzo słabe miejsce wyszło teraz, nie? Właśnie, każdy restart serwerów powoduje spore zaburzenie, jeśli chodzi o występowanie rybek. No, ale teraz przynajmniej widzicie. No, na robaka jest branie. Na nasz kochany. To, co wcześniej naprawdę było killerem, to jakoś nie ma. To chyba jest okoń, nie? O, i to taki 600 gram. Sympatycznie. Co prawda zupełnie co innego chcieliśmy łowić. Mamy zupełnie co innego. Dobra, czekamy jeszcze gdzieś do 15. Jak nie, to spadamy na drugie miejsce i tyle, nie? Albo już może zaczekamy to do końca dnia. No właśnie, to jest też takie pytanie. Czekać dalej, nie? Czy się zwijać, szukać lepszego miejsca? Dobra, ja zwinę tą przynętę i rzucę ją jednak bliżej, bo tam dalej widzę w ogóle nic się nie dzieje, więc może jest szansa jeszcze, chociaż tutaj bliżej brzegu, coś na to ciasto z grochem złowić. Okej. No to poczekamy i zobaczymy, czy coś się trafi. Ja myślę, że nie, że trzeba będzie jednak się przeskoczyć szybciutko na ten brzeg, gdzie jednak te brania były częstsze i chyba takie bardziej pewne. Chociaż tutaj nigdy też ich nie brakowało, nie? Co przychodziliśmy, zawsze było fajnie, a dzisiaj jest bieda. Oprócz tych świnek, które nam się tu trafiły, to tak naprawdę nic. No takie małe silver, małe podleszczyki, to w ogóle tam nie ma o czym mówić. No nieciekawie, powiem wam szczerze, bardzo nieciekawie. Jestem nawet rozczarowany, bo w tym odcinku za dużo nie będzie co pokazać. Ale z drugiej strony, tak też wygląda jakaś tam pseudo nasza rzeczywistość wędkarska. Przecież nie zawsze idąc na ryby, wracamy obładowani tam gdzieś tymi, czy mamy nie wiadomo ile tych ryb złapanych, nie? Czasem siatka jest pusta. No, bywa. I nie ma czym się pochwalić, nawet na zdjęciach. Dobra, wiecie co? To się naprawdę robi tutaj lekko nudnawe. Myślę, że nie ma co, tylko trzeba będzie zwijać zestawy. Tak chyba uczynię, powoli już, i przenosić się na drugą stronę. I tam spróbować szczęścia.
Mam nadzieję, że tam będzie to wyglądało lepiej. Okej, dobra. Czy my tu mamy jeszcze coś? Nie. Chyba no, cisza jest totalna. Dobra, zachowam ten. Zachowam naszą pastę na koniec. Może jeszcze coś na nią weźmie. Ale jak widać, nie bardzo. Dobra, lecimy. Tam ktoś łowi jakieś leszcze, więc jest szansa, że. Że i nam się coś może trafi w końcu. Dobra, to biegniemy, moi drodzy, na drugą stronę. Szkoda czasu w sumie, no ale nie ma wyjścia. Jak tu nie chce brać, to trzeba znaleźć takie miejsce, gdzie może będzie brało, nie? Biegaje też mogli troszeczkę przyspieszyć. Ja wiem, że to też mało realne by wtedy było, ale z drugiej strony takie bieganie po tych pustkowiach tutaj to też trochę wkurza. Ładnie to wygląda, no ale takie wiecie. Przenoszenie się jakby z lokacji do lokacji powinno być ciut lepiej to rozwiązane. Jeżeli już tu gdzieś byliśmy, to powinno być mimo wszystko jakiś sposób szybkiego przenoszenia się. A przynajmniej z brzegu na wyspę, nie przez ten mostek dookoła, gdzieś tam, tylko tak, żeby to szybciej szło po prostu. Dobra, zaraz będziemy w naszym miejscu, gdzie zawsze coś brało, więc się okaże, czy nadal tak jest. I numer jeden dostanie jeszcze zanęty. I ile fabryka dała na widoczny w tle stateczek? No zobaczymy, jak to pójdzie. Numer 2 podobnie. A wróć. Numer 2 wróć, 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 wróć. Też ci damy zanęty. Jeszcze mamy kilka sztuk. Leci sobie. Super. Numer 3. Tutaj ma zanęty. Zobaczymy, jak się właśnie będzie sprawować groszek tutaj, bo to też może być zupełnie inne. No tam już jest branie. Zaraz spróbujemy to coś wyciągnąć. A to nie jest jakaś wielka ryba. Nie łudźmy się, że tu nam nie wiadomo co wzięło. To raczej jest coś niewielkie. To jest muszla chyba w ogóle. O właśnie, bo tak jakoś dziwnie. No właśnie, 57-gramowa muszelka. No tak. Tak też bywa. No i zobaczymy, ale jakoś powiem wam, dzisiaj szału nie ma, nie? Ile tu osób jest? Patrzcie, 19 osób, a tak jak patrzy się na ten czat, to nie widać, żeby ci ludzie tak łapali jak jeden za drugim, nie? Jakiś common roach czasem wejdą, płotki, jeden brimek. Czyżby ten restart serwera jednak tyle namieszał? Ha. Wszystko możliwe. Wszystko możliwe. Zobaczymy. Co prawda zanęty aż tyle nie mamy, ale same przynęty też przecież w wodzie działają. Zobaczymy, czy uda nam się trafić tutaj jakąś rybkę w ogóle. Czy będzie taka sama? Chyba taka sama posucha jak w tamtym miejscu, czyli leszcze dzisiaj nie biorą. Tytuł dreszczowca Russian Fishing, odcinek któryś tam z kolei, leszcze dziś nie biorą. No i tyle. Nie ma leszczy po prostu. Nikt nie chce być leszczem. Co tu więcej gadać? Ale zobaczymy to. Może jak nie leszcz, to może coś innego nam uda się tutaj wyłowić z tej wody. Ale ogólnie totalna cisza.
Aż korci człowieka, żeby coś latał, coś biegał, ale nie chce tego też robić, no bo teoretycznie takie bezsensowne, głośne zachowanie, czyli tuptanie, to też gdzieś tam powoduje, że te ryby straszymy, tak? Teoretycznie, więc. Jeszcze sprawdzę przy okazji. Przypadkiem ja nie mam jakichś dziwnych przyponów. Nie, no jest. Fluorokarbon. Będzie, więc raczej to są mało widoczne rzeczy. Fluorokarbon i ejku, sorry. I tutaj też, no nie, no wszystko ok, powinno być, kurde. Zawsze tak łowiliśmy, rybki ładnie brały. Po tym jednak restarcie serwerów coś się pokićkało rybką. No i przez to my też za bardzo nie mamy. Dobra, wiecie co, no ja nie będę tu nic na razie kombinował. Nie chcę was zanudzać. To co, to widzimy się w jakimś momencie, kiedy może się te brania pojawią. Albo kiedy po prostu stwierdzę, że jednak dłużej siedzieć nie ma sensu. I po prostu zakończę dzisiaj ten odcinek. No dobra, to co, to widzimy się za moment. Moi drodzy, jest jakaś rybka, nawet dwie. Ta była pierwsza. Ale maleństwo, ja cię kręcę. Ta druga jest ciut większa, ale też nie będzie wielka, także zaraz spróbuję wyciągnąć tą drugą, jeśli się nie zepnie do tego czasu. No ale zobaczcie, bierze tylko i wyłącznie robal. Tylko robal. I co tu złowiliśmy? Kolejną muszelkę, super! Mistrz muszelek jestem dzisiaj. Muszelkowy Joe normalnie. Dobra, numer jeden teraz, please. No, to mamy chyba, ja jeżeli muszelkę, to będzie większa. A chyba to nie jest muszelka, to chyba jest leszczyk, ale też znowu niewielki za to. Dla odmiany. To chyba taki niecały, malutki leszczyk, malutki, nawet pół kilo nie będzie miał pewnie. A jednak, 1,2, no, przesadziłem, dobra, przesadziłem, ale to 1,2 to i tak jest malutki. No zobaczcie, tylko na robala. Jakiekolwiek brania. W ogóle rezygnują z naszego testa grochowego. No to jest nie halo bardzo. Jest bardzo nie halo. Myślałem, że będzie tutaj ciekawiej dzięki temu ciasteczku. A wyszło na razie, że taki spokój totalny. No dobra, to co, to znowu widzimy się w momencie brania. Dobra, to na razie, trzymajcie się. Moi drodzy, znowu coś mi tutaj podskoczyło na wędce. Zobaczymy. Na razie chyba znowu kolejna muszelka. Mam takie wrażenie nieodparte. Okej, to dzisiaj mówimy muszelki. Nie wiem, ktoś zbiera, kolekcjonuje. Jakiś achievement jest w grze za muszelki. No, kolejna muszelka, zobaczcie. Tyle, 82 gramy. Proszę bardzo, normalnie kolekcjonuję sobie muszelki. Dobre. Dobre sobie. Okej, to co? No to widzimy się w następnym braniu, moi drodzy. No, moi drodzy, coś tu nam bierze. Dobra, nawet w dwóch miejscach, ale zaczniemy od tego, ta była pierwsza. Zobaczymy. No tam przynajmniej wiemy, że to nie muszelka, bo nam się poluzowała linka, więc ryba płynie do brzegu. Muszelka taka szybka by nie była. Więc to jest jakoś pocieszające. No ale tutaj pewnie też 1, 2, 1 kilo gdzieś leszczyk nam się kręci na wędce. No dokładnie, czyli to wszystko takie leszczyki małe. Nawet kropka w kropkę bym powiedział, każdy z nich. I patrzymy, co udało nam się złowić tutaj. Jeśli jeszcze ta ryba tam jest, jest. A, to maleństwo. O rany, kolejne maleństwo. Wiecie co, może zamienimy jeszcze jakąś przynętę. Może jakąś inną wrzucimy. Czerwone robaki są ok. Ale raczej nie dają nam większych rybek. To chyba mało oko, nie? O rany, no tak.
Dobra, jakbyśmy oprócz tego Gallic Dot, to jeszcze kiedyś też na to podobno. O, skończyła się zanęta. Na to całkiem jeszcze dobrze brał, więc spróbujemy. Może tym razem im zasmakuje czosneczek. Skoro nie chcą groszku, to może czosnek będzie im bardziej w smak. Zobaczymy, nie? Czy coś w ogóle się pojawi na haczyku. Dobra. To co, nie? Witam, widzę was. Widzimy się raczej już w momencie, jakby jakieś kolejne branie się pojawi. Moi drodzy, zobaczcie, długo oczekiwany groszek się wziął i coś się złowiło. No, chyba, może to jednak być dobry sposób, tylko trzeba odczekać swoje. Tam coś małego znowu nam dzyndla. Bo mam wrażenie, że to chyba będzie największa rybka, jaka dzisiaj jest tutaj na haczyku, więc może jednak jest wieczór. To też może mieć znaczenie, tak? Że wreszcie pojawiły się wieczorem. No, spróbujemy, bo jest na pewno leszcz, tylko kwestia tego, jaki duży jest. Spróbujemy. Dowiemy się, jaki duży jest, nie? To jest leszcz, czy jednak nie? To nie leszcz, a leszcz, dobrze. No, 2 kilo, no dobra, no taki leszcz, no to od biedy może być. To co? To jeszcze łowimy na ten kochany groszek, czyli jednak skutkuje, ale trzeba się naczekać. Zdecydowanie trzeba się naczekać. Może nawet pozwolę sobie na tej wędce też go przełożyć na groszek. Myślę, że to dobry pomysł. A na ten jeden robalek zostanie. Jest szansa, że sobie złowimy jeszcze jakąś ładną sztukę. No, patrzcie, teraz nagle wieczorem ożyły grochowe przynęty, więc ewidentnie ryby pojawiły się to wieczorem dopiero. Okej, to ciągniemy, ciągniemy. No, to znowu będzie taka rybcia w podobnej wadze. Koło jeden, powyżej 1,5 kilo, myślę, będzie. Czyli jednak piporyć działa, tylko trzeba być w dobrym miejscu o dobrym czasie. No to też jest sukces w realnym mówieniu, nie? Jak jest się wtedy, kiedy trzeba, tam gdzie trzeba. To i wtedy ryba bierze. No ale taki 1,5-kilowy. No myślałem, że ciut nas trochę gra tutaj ozdobi jakąś większą rybką, ale niestety nie dała nam zaszaleć. Nie dała takiego 1,5-kilowego. To ani nie za duże, nie za małe. No ale zobaczymy. No dobra, to co? To widzimy się za moment. No, moi drodzy, jest kolejny groszek. Zobaczcie, no, coś tu się ruszyło. No i dobrze, coś się ruszyło, no ale raczej też nieduży. No, ale przynajmniej są jakieś brania. Więc to coś jest zawsze jakaś odmiana. No i wieczorkiem dużo lepiej. W ciągu dnia tak słabowo tam było. No, ale tak też i w normalnym mówieniu jest, że nad ranem i nad wieczorem najlepiej ryby biorą. No, ten to naprawdę malutki, taki jednokilowy, to już mogło być coś większego, kurde. Tak rzadko ostatnio bywam tutaj na Volk of River, że gra mogłaby troszkę być łaskawsza. Choć jak widzę, tutaj inni też nie są jacoś rozpieszczani za bardzo, nie? Tylko płotki, co prawda, ładne, no ale mimo wszystko, znaczy też nie są jakieś okazyjne, bo tak powyżej kilograma to by było coś, ale tu coś tak dziwnie, że zachowuje tutaj, nie? Ale dobra, myślę, że to po prostu tak rzucona była pod takim kątem ten zestaw. O, i jest, ktoś trafił. 2 kilo, no to już jest, będzie tam kilka sreberek więcej. A my co? My czekamy na kolejne branie. Dobra, to widzimy się przy kolejnym braniu, nie?
No moi drodzy, mamy coś ciekawego. Mam nadzieję, że to będzie jakaś rybka godna, żeby zakończyć ten odcinek. No, a niestety nie jest jakaś wielka. Ale myślę, że to okej. Okay. Zostawmy to, nie wiem, do 23, do 23 pociągniemy. I potem już zakończę. Zobaczymy, czy jeszcze coś nam wpadnie na haczyk tutaj. Raczej możemy pomarzyć. No ale widać, że to jest taki 1,5 kilowy, albo ciut większy nawet. No 2 kilo. Jeszcze fajnie, bo przekroczyliśmy te 2 kilogramy. Zawsze jest minimalnie, ale zawsze więcej kasy będzie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam cały czas wrażenie, że to się przesuwa mocniej. Nie. Wiecie co, naciągnę. Zaraz się dowiemy, czy coś tam na końcu siedzi, czy tylko to po prostu się turla po dnie przynęta, ale chyba tylko się sturlała, więc niech sobie tak siedzi. A my co, czekamy na następne branie. To może już zostaniemy do końca, zostało już tylko do 23, to już niedługo. Chyba, że nie, jednak mimo wszystko widzimy się przy następnym braniu, albo o tej 23, jeżeli żadnego brania już nie będzie, moi drodzy. Ha, nie zdążyłem dobrze to dokończyć i już mamy branie. No dobrze, no ale to znowu nie jest jakaś wielka ryba. No dzisiaj nie rozpieszczają nas, nic a nic. Gra nas zdecydowanie nie rozpieszcza, ale jak widać warto przychodzić tu wieczorem, bo od 19 dopiero były brania. Czyli albo pewnie rankiem, albo wieczorem. No to tak często właśnie bywa. No zobaczymy. Jest to coś, jest 1,4. No też mówię, nie ma szaleństw. Nie ma szaleństw. Ale jeszcze zarzucimy. Jest jeszcze chwilka, to zawsze można chociaż dodatkowy zestaw w wodzie. Dodatkowy zestaw w wodzie swoje robi, nie? Zobaczymy, czy coś jeszcze nam dzisiaj tu weźmie. To co? To tak jak ostatnio mówiliśmy. Albo branie, albo 23. I się widzimy. Ok, moi drodzy. Akurat tak się złożyło, że jest i koniec, i mamy branie. Ale branie było do brzegu, więc bardzo ciche. Nie zauważyłem z początku. Patrzcie, ktoś ładnego 5-kilowego brimka strzelił. To już będzie chyba okaz. Powyżej 5, powyżej 4,5 kilo chyba już to są okazy. A piątka to chyba na pewno z okazem. Dobra, zwijamy to. Zobaczymy co to jest. No to jest no, oczywiście leszczyk, ale daleko mu do okazów. Daleko mu. Tak, 1 kilo, więc niewiele. No dobrze, moi drodzy. Tak to mniej więcej wygląda na dzień dzisiejszy. Jak sami widzieliście, nie ma fanabeli. Pewnie będę musiał trochę dokupić sobie do zanęty leszczowej i jej zrobić, bo jednak myślę, że zanęta ma tutaj spore znaczenie. Ale to w następnym odcinku jeszcze to popróbujemy. Mamy jeszcze trochę tej ciasta z groszku, dzięki waszej uprzejmości. Więc jeszcze tutaj poszalejemy. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach, moi drodzy. Hej, hej, trzymajcie się.